Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku serii zagrajmy w Tomb Raider 2 Starring Lara Croft. Witam się z wami w tym miejscu, ponieważ jesteśmy w pierwszym takim levelu podwodnym. I znajdujemy się właśnie na morzu śródziemnym bodajże. O Boże, jak tu się sterowało? Czekajcie. Dobra. Dawno nie grałem. A już się ustawiłem, żeby z klawiszami jak do Resident Evil 2. Musimy płynąć za tymi beczkami. Do tego statku. Jak może wiecie lub nie, ci co oglądali ostatni odcinek, powinni wiedzieć, że miałem ostatnio format komputera, w związku z czym wszystko zostało usunięte i zainstalowane na nowo. I jest teraz lepsza nieco grafika i rozdzielczość gry. Gdzie tu mieliśmy płynąć? Średnio wiem, a będzie nam jeszcze przeszkadzał w tym rekin. Tutaj. Tak, rekinem spróbujemy się jakoś bardzo nie przejmować. Chociaż jak nas chapsnie, no to troszeczkę życia zje. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku Lara dowiedziała się, że mnisi mają pewien klasztor w Tybecie. I że Bartolio poszukuje pewnego artefaktu, który jest gdzieś ukryty właśnie na dnie tego Morza Śródziemnego. A my oczywiście musimy pokrzyżować mu plany, żeby nie zdobył tego artefaktu i sami musimy go zdobyć. Okej, co my tu mamy? Tu jest coś takiego. Ten level był stosunkowo dość długi, ale myślę, że w pół godziny się z nim wyrobimy. Dobra. Za sekundkę będzie w ogóle pierwszy sekret. Mam też taką skromną nadzieję, że pamiętam rozmieszczenie sekretów w tym levelu. Pierwszy sekret będzie tam, na górze. Czekajcie, jak to by tu zrobił? Nie, Lara, nie tak. Okej, tak. I teraz tam. Właśnie tutaj za pierwszym razem nagrałem, to po prostu nie zdobyłem wszystkich sekretów. Bo tutaj właśnie tego zgubiłem. Trzeba tutaj uważać i nie wchodzić na środek tego pomieszczenia, ponieważ widzicie, tutaj jest inna tekstura. I ona po prostu... To jest klapa. Tak, to jest klapa, na którą jeśli staniemy, to... Aha. Zapadnie się i po prostu... No już nie będziemy mieli możliwości tutaj wejść, więc od razu bierzemy sekret. Aha. Tak. Ja jeszcze zobaczę, jak tu jest z dźwiękami, bo... Troszeczkę przyciszę, żeby jakoś specjalnie nie zagłuszały mnie podczas nutek. Tak, jakby to tu zrobił. Spróbuję oszukać grę. Okej. Na dole będą oczywiście niezbyt mili panowie. O nie. Kurde. Jak tu się sterowało? Ty do mnie nie strzelaj. Kotlecie je. No jeszcze nic dobrego mi nie zostawiłeś. Wiesz, to ham jesteś. Tyle. A ty? O, ten był miły i zostawił małą mateczkę. Dziękuję. Dobra.
troszeczkę było tutaj skomplikowane pomieszczenie, troszeczkę to było. Gdzieś tutaj trzeba było się dostać. Tam jest chyba wyjście, no. Tak więc spróbujemy się tam dostać. Oczywiście będzie mały parkour. Jak żeby inaczej. Tylko że niekoniecznie wiem, jak tam się wchodziło. Bo stąd chyba nie. Chyba że z tej strony. Larcia. Albo stąd. O. Tutaj chyba się dostaniemy. Tak. Odskok do tyłu. Do przodu. I teraz daleki skok. Niestety tutaj nie ma spinaczki po suficie. Tak zwanego manki coś. Już zbliżałem się do ostatniego save'u. O nie, to było wredne. Tak, to była wredna strzasówka. Gdzieś tam jest sekret. O. Tutaj nawet pokazali go tak troszeczkę. Tak, tam jest sekret. Żeby dostać się do sekretu, trzeba włączyć wajchę, która, o ile pamiętam, znajdowała się po tej stronie. Mhm. I tak. Dość była upierdliwa. Ta czasówka, ale nie wiem, czy ta czasówka była do sekretu też? W każdym razie ten sekret też był upierdliwy do znalezienia. Ta wajcha zlewała się z tłem, jednak ja ją jakoś znalazłem za pierwszym razem, bo nie wiedziałem, co tu zrobić z tą czasówką dokładnie. I tutaj będą również upierdliwe ryby, jak i rekiny, i wszystko do mnie od razu leci, sio, won! Tak, już mi zjadły życie, już! Rekin mnie zjadł. Tak. My faila. Dobra, ale gdzie my jesteśmy? Aha, tu. Te ryby postarajmy się ominąć. Fu. Wstrętne. Bierz, bierz, szybko. Idziemy. Szybko. Tutaj nic oprócz sekretu nie było, chyba. W każdym razie już nie chcę mi się sprawdzać. Bo ja nie chcę tracić apteczek po prostu i nie chcę tracić życia. Kurczę, Lara. Wychodź jak cię. Proszę. Dobra. I teraz powiem wam, co to jest za czasówka. Mianowicie będą dwie wajchy w takich dwóch pomieszczeniach, które zgaszą nam tutaj ognie. O, proszę. Tak. I tam za tymi ogniami będzie wajcha. Tak, kolejna wajcha. No, która otworzy nam drzwi. A wejście do jednego pomieszczenia z wajchą znajdowało się bodajże tutaj. Jest taka drabinka mała. I ta wajcha otworzy nam drzwi, za którą będzie wajcha. Mhm. A za tymi drzwiami będzie kolejna wajcha, za którymi będzie kolejna wajcha, która zgasi nam ognie i będzie trzeba jeszcze jedna szukać. Nie, nie tu, tu. Ja tą zagadkę chyba na początku tych trafem przeszedłem. Nie, to chyba nie to miejsce było. No nie. To było tu. Tak, trzeba się nieco pośpieszyć. Ale, jest małe ale. Bo ja nie wiem, co otwierało.
To gasi ognie, tak? Mhm. A co otwierało? Tam drzwi. Bo jeszcze drzwiczki są tam, gdzie sekret. Kurczę, chrypka mu jakaś zabrała. Co tutaj otwierało drzwi? W tym razie wajcha była tutaj tylko. Oj, nie pamiętam. Moglibyśmy również zrobić tak na hardcora ze stratą apteczek. Bo tam zaraz będzie woda i mimo wszystko po przejściu tego i czasówki całej. No kurczę, jak to się otwierało? Chyba, że tam była jeszcze jedna wajcha, co otwierała drzwi. Zaraz zobaczymy. Co tam jeszcze było? Chyba, że tam były dwie wajchy w tym w tym korytarzu z ogniami. Zaraz zobaczymy, bo może jedna wajcha akurat otwierała tam przejście. Tak, są dwie. Więc szybciutko do tamtego pomieszczenia. O, i tutaj ta wajcha na pewno otwiera. Tam przejście, tak. Kurczę. W każdym razie już nie zdążymy. Dobra. Bo z drzwiami tu nie było czasówki. Dziwny dźwięk słyszałem. Taki nieco nieprzyjemny. Tak, ognie. Okej, jeszcze jeden save. 101. Szybko. Kurczę, kurczę, kurczaki. Cenny czas to był, Lara. Okej, tutaj już możemy tak skakać. Pewnie czasu mi nie starczy. No, lul. Nie starczyło. W każdym razie spróbujemy to jeszcze z tamtej strony. Ale tutaj chyba z tej to krócej trwało. Ja za pierwszym razem zrobiłem tą czasówkę w sumie. Tylko szukałem właśnie wajch. O, szybko. Tak, teraz nic się nie pali, ale znając mnie i Larę, to ona to oczywiście zmaści. Mam zamiar też w ogóle nagrać sporo materiału. Okej, udało się. No, no i troszeczkę czasu zostało. Tak, tu się drzwi zamkną pewnie. Tu będzie ryba. I ostatni sekret znajdował się właśnie w tym miejscu. Ale ryby nie ma. Jest! Lol! Zabij! Zabij! Dobra. Czekajcie, jak tu się wymrkowało? Dobra. Trzeba sobie przypomnieć to sterowanie, bo jednak kilka tygodni się nie grało. A można zapomnieć. Tu była wajcha. Okej, ta wajcha otwiera na dole przejście. I też zamyka chyba do powietrza, więc trzeba się tutaj sprężać. Tak, tutaj zamknęła. To jest sekret.
Więc zabierzemy jego na początek. Bier. A, oczywiście nie jest gówniany. Tak, już mi życie. Czy nie życie, ale powietrze. Te ryby jeszcze będą nas żarły. Gryząca. Już mi leci, kurde. Dobra, ja to zrobię jeszcze raz. Dość duży fail będzie. Kurde, nie, zostaw mnie. Nie, ja tak nie będę. Właśnie tu. Zdychaj. Teraz musi się nam udać. Bo klapa zamyka się w tym miejscu. I po prostu otwiera się to tutaj z tej strony jakoś. W tym pierwszym poziomie. O, gdzie ta wajcha? Lera. Tak tracę czas cenny na... szukanie jej. Na sekret też. Mógłbym nie zabrać tego sekretu, ale jak już obiecałem wszystkie zabrać, to zbiorę. A przynajmniej się postaram. Zdaje się, że mam to życie troszeczkę więcej. Znaczy powietrza. Kurde, na czym się ty wzwiesiłaś? Na drzwiach durnych. Będzie mi zlatywało życia. Okej. Okay. Dobra, save. Dobra, mamy wszystkie trzy sekrety. I nie wiem, co teraz będzie nas czekało. Aha, zagadka z śmieciami. Taka... ze śmieciami może... troszeczkę źle powiedziane, ale... to zawsze mi się wydawało, że to są śmieci. Pierwsze co, to musi się tutaj dostać. Przesuwając skrzynię. Troszeczkę będzie te osuwania. Ale może w pół godziny się zmieścimy, może nawet krócej. Dobra. Musimy zrzucić te śmieci, te z dołu, bo tam jest tych śmieci za dużo i po prostu trzeba się dostać w pewne miejsca. Tak. Tutaj jest wajcha, która zrzuci nam te śmieci. Cyk. Właśnie na ziemi. Tak, pojawiły się i te odpadki z góry. Kurczę. I teraz mamy dwa wejścia na górę. Bierzemy to pierwsze. Tutaj też się da pogłębić, te miejscówki są dość podobne do siebie. Pod pewnymi względami, no. Teraz tam... kurde, nie, Larcia. No i coś ty zrobiła. Tam trzeba się dostać. Okej. To jest kolejna wajcha. I ta wajcha napełni nam albo otworzy drzwi w takim jednym basenie. Albo napełni go wodą. Napełnia wodą. Jeszcze trzeba otworzyć drzwi w tamtym basenie. A drzwi oczywiście też nam wypuszczą złego bydlaka, który będzie Larę prześladował. Tak. Tutaj wracamy z powrotem. Tutaj właśnie wypuściliśmy te śmieci. I możemy się dostać do tamtego pomieszczenia, co tam na górze jest. Jest kilka dróg dostania się do niego, ale biorę tam tą dróżkę.
Właśnie jak tutaj było zbyt dużo tych śmieci, to się nie można było dostać. W ogóle ten level chyba ma najgorszą tą czasówkę z ogniami. Tak. Słychać chyba było nawet jego oddech. Jupijajej, lecimy narcia. Dobra. Tego nie było. Gdzie my jesteśmy? O nie. Nie gadajcie. Dobra, już to przejdę, ale... Seriously? Dlaczego? To się stało? Nikt by się nie spodziewał. God damn it. Dobra. Robimy to dalej. Szybko się z tym uporamy. Szybciej niż wcześniej, w każdym razie. Już nie będę mówił, co jaka wajcha robi, bo już sami wiecie, przekonaliście się. Ej, no. Kurczę, no. Lara, nie przedłużaj. Coś Lara chyba ci się nie chce z wami żegnać. Ja to tak przedłuża ten level. Ale nagram jeszcze drugi level z tego miejsca. O ile pamiętam, było dość sporo leveli podwodnych. Bodajże 4 albo 5. Nie wiem, nie pamiętam. Ale dużo ich było. Jeszcze będzie jeden taki level, którym będziemy zaczynali tak właśnie ze stratą powietrza. Będziemy musieli się sprężać. Okej. Ale wydaje mi się, że za tym basenem będzie koniec levelu tu. Akurat powinno nam się udać. Tak, i musimy uważać na ten dołek. Okej. Tutaj. Ja sobie save'nę mimo wszystko. No. Ja, to był królewski fail, naprawdę. Dobra. Kurczę, życie mi troszeczkę zjadło. I teraz tu. I tu właśnie jest przejście do basenu. Ale na serio, teraz się troszeczkę cieszę, że nie będzie tego takiego większego przenikania przedmiotów. Grafika jest cudowna. Jeszcze jeden save. Bo jak ten zacznie strzelać, no to... Chyba tu. Tak, jest. Ten brzydol. O nie! Was tu brakowało! No. Myślałem, że będzie koniec levelu, ale jednak nie. Te przedupasy... też musiały być. Chyba nic więcej nie mam. A nie jest, patrzcie, a to jest gówniana. Nienawidzę tego.
Nie dość, że dostaliśmy z sekretu, to jeszcze apteczką mogliby mnie pocieszyć. Tak, pokazuję, że 19, tak 20 minut nam zabrał ten level, jednak ja mam tutaj 25 z tym failami. Wszystkie sekrety, zabici 3, zużyte ammo 46, przebiegnione kilometry, tam 2,55, użyte apteczki 0 i tam hit 124. Dobra, misiaki. Małe podsumowanie tego levelu. To jest chyba pierwszy level taki, w którym zaczynamy ze stratą powietrza w Sentinel Raiderze, więc taki mały smaczek. To go wyróżnia. Dodatkowo wredna czasówka, chyba pierwsza taka czasówka z ogniami. Dość upierdliwa, taki też malutki plusik. Sekrety też jakoś specjalnie nie są tutaj pochowane, można je znaleźć. W każdym razie, tak jak mówię, nie znalazłem za pierwszym razem tego szczepnego sekretu, bo spadłem tam klapą w dół. Zagadki są bardzo miłe. Level przyjemny. No i to właściwie było na tyle, jeśli chodzi o ten level. Tak więc co, dziękuję za obejrzenie odcinka i widzimy się w kolejnym levelu podwodnym. Tak więc cześć, trzymajcie się.